mamy łyse. Benzynowy to pali za 20. I duży. Ci kapitaliści to dusi grosze. Jednak z miejsca go sprzedam. Już go właściwie zaklepał. W razie czego, mój przyjaciel z Konstancina. Może myślał, że to jakiś nowszy model. Decyduje się pan przyjąć tę przesyłkę? Naturalnie. W takim razie musimy ją odsłonić. Proszę bardzo. To przecież namacalny dowód międzynarodowego uznania mojej twórczości. Najpierw go zważymy. Proszę wjechać na wagę. A teraz? 2500. Niemożliwe. Ta waga musi być jakaś lewa. Kolejowymi. Rozumiem. To samochód reprezentacyjny. Pewno dla koronowanych głów. Ma pancerną karoserię. I kuloodporne szyby. To Zdzisiek. W naszych niepewnych czasach na pewno weźmie. A jak nie on, to każdy badylarz. To snoby. Należy się 1000 złotych za kilogram. Płaci pan na miejscu? Nie. O ile wiem, to nagrody artystyczne nie podlegają ocleniu. Artystyczne, owszem, ale ta jest rzeczowa. No i gdzie jest dowód, że to jest nagroda? Kwit wypełnił jako nadawca obywatel Monte Cristo z Berlina Zachodniego. To pański krewny? Nie. To jest sekretarz jury Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Jeżeli ofiarodawcą nie jest najbliższy krewny, podatek od darowizny wynosi 30% wartości rynkowej. Nic nie wynosi. Załatwię to w Warszawie. Z władzami fiskalnymi na najwyższym szczeblu. Wobec tego proszę jedynie podpisać tu kwit. I może pan jechać. Należy się 5000 złotych. Za co? Za miejsce na parkingu za jedną dobę 1000 złotych. A on tu stoi już 5 dni. Proszę, pokwitowanie. Drogę, panowie kierowcy. My pojedziemy przodem, a pana kolega będzie nas asekurował z tyłu.